Witam wszystkich podglądaczy mojego kanału YouTube, witam wszystkich moich widzów, witam wszystkich moich kumpli, witam wszystkich moich znajomych. Witam i pozdrawiam. Dzisiejsza prezentacja, jak już zdążyliście zauważyć, na pierwszy rzut oka jest zdecydowanie inna niż wszystkie te, które mieliście do tej pory oglądać na moim kanale. Oto ja, wujek Bohun, facet, którego znacie zazwyczaj tylko gdzieś tam z głosu, w jakichś recenzjach, w swoich opiniach o danym produkcie, o danej grze. Dzisiejszy właściwie film jest zapowiedzią tego, co obiecałem jesienią ubiegłego roku. A obiecałem, że będę publikował filmy z modelarstwa, ze sklejania całego modelu, od wyciągnięcia go w ogóle z pudełka, poprzez przyklejenie ostatniego akcesoria. Także dzisiaj właśnie, dzisiejsza ta prezentacja jest zapowiedzią całego cyklu filmów. Właśnie czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie na moim kanale YouTube? Właśnie na moim kanale YouTube będzie cała seria filmów, jak posklejać taki model. Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza na forach internetowych w dziale właśnie modelarstwa, prosiło mnie o, żeby nakręcić jakiś film właśnie ze sklejania modelów. Dostaję bardzo dużo pytań w tej dziedzinie, dostaję bardzo dużo pytań, żeby poradzić, co kupić, jaki model i tak dalej, który model jest najlepszy dla początkujących, jakich farb używać, etc., etc. Dzisiaj pokrótce odpowiem na kilka pytań. Dla wszystkich początkujących, którzy chcieliby dopiero zacząć przygodę z modelarstwem, polecam zdecydowanie modele DAF 105 i MAN TGA, ze względu na to, że są to modele, które właściwie ich rama już jest właściwie złożona, należy tylko dokleić jakieś tam zbiorniczki. Wykonanie kabiny jest jednowarstwowe, to znaczy, że nie trzeba sklejać wnętrza i dopiero potem opakować, kleić kabiny, tylko to jest od razu już sklejona kabina, która stanowi jednocześnie wnętrze. Także jest to model, są to modele bardzo łatwe, zdecydowanie dla użytkowników początkujących. Oś skrętna jest stała, nie skręca się, żadne elementy nie są uchylane, nie jest uchylana kabina, także te wszystkie takie aspekty, które dźwigają trudność sklejania modelu, w tych dwóch modelach są wyłączone. Modele bardzo trudne do sklejenia są to modele właśnie amerykańskie, gdzie dochodzą właśnie modele, znaczy elementy chromowane, które trzeba poprzed sklejeniem odpowiednio zmatować, trzeba zebrać te części chromowane tak, aby one się siebie trzymały. Gdybym te wszystkie elementy chromowane, które tutaj widać, nie zebrał z nich właśnie tego chromu, klej by nie trzymał, to spoiwo by po prostu opuściło. Jak widzicie, za moimi plecami jest prezentacja modeli. Tutaj jest właśnie model DAF XF105, który właśnie wcześniej, o którym wcześniej mówiłem, że jest to model zdecydowanie dla początkujących. Widzicie, z tyłu na ścianie była, ta ściana była żółta, czyli ona po prostu nie ma tego wnętrza. Od razu ściana kabiny jest ścianą właśnie modelu. Są modele, które skleja się trudniej, są modele, które skleja się łatwiej. Wszystko zależy od samych umiejętności, od podejścia danej osoby do tego, co robi. Jeżeli ktoś chce to zrobić na szybko, żeby było, no to wiadomo, czasami takie prace wychodzą nie tak, jakbyśmy chcieli. Można coś niestety zepsuć, można coś, ogólnie jest się niezadowolony ze swojej pracy. Mi też się takie prace zdarzały, więc wiem, o czym mówię. Też nie jeden model chciałem skleić zbyt szybko i nie wyszło tak, jak chciałem. Dlatego, jeżeli chcecie się oddać modelarstwu, musicie sobie zarezerwować na to bardzo dużo czasu. Od razu uprzedzam wszystkich modelarzy, którzy już sklejają i sklejają modele na wystawy. Uprzedzam ich, że cykl moich filmów zdecydowanie nie jest dla nich. Ponieważ ja nie sklejam modeli na wystawę, tylko sklejam modele w wersji pudełkowej dla swojej własnej satysfakcji. Powtarzam, nie sklejam modele na wystawę, tylko sklejam modele dla siebie, dla mojej własnej satysfakcji, dla mojej pasji, bo tak mi się podoba, bo taki już jestem, bo tak chcę.
Także chciałem Wam jeszcze powiedzieć, co na pewno możecie spodziewać się w całym cyklu kolejnych moich filmów. Możecie spodziewać się tego, iż pokażę Wam na pewno metody, proste metody, metody sklejania modeli w sposób właśnie domowy. Modelarze, którzy sklejają modele na wystawy, profesjonaliści w tej dziedzinie, w swoim fachu, ludzie, którzy mogliby być guru dla niejednego z takich ludzi jak ja, którzy posklejali już mnóstwo modeli, używają profesjonalnych sprzętów, profesjonalnych urządzeń do malowania, do lakierowania, profesjonalnych pędzli, profesjonalnych farb, profesjonalnych, no po prostu kipią profesjonalizmem w każdej części. Ja Wam jednak pokażę, jak można skleić model dla swojej satysfakcji, powtarzam, nie na wystawy modeli. Jak o właśnie tutaj jest MAN, drugi model dla początkujących, o którym wcześniej mówiłem. Także ja Wam pokażę, jak prostym, domowym sposobem poradzić sobie właśnie w modelarstwie, obcinając koszty takiego modelu, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że zakup samego modelu w pudełku wiąże się już z kosztami od 150 do nawet 300 zł, zależy co chcemy kupić. Także jeżeli chcemy zaoszczędzić jeszcze więcej, możemy również szukać na aukcjach internetowych typu Allegro, typu eBay. Tam można kupić nawet z zagranicy modele, które są totalnymi unikatami. Tak jak u mnie tutaj mogliście zobaczyć Kenworda K100. Jest to totalny unikat, właśnie wyszarpałem go na eBayu. Także są modele, które nawet w mojej kolekcji są, że tak powiem, białymi krukami. No dobrze, w takim razie jeszcze raz, żeby było jasność, następnym razem, gdy wbijecie na mój kanał YouTube, spodziewajcie się właśnie cyklu filmów, jak skleja się model w wersji pudełkowej. W wersji pudełkowej, jeszcze raz zaznaczam, domowymi sposobami, modele dla satysfakcji sklejenia, dla satysfakcji posiadania takiego modelu w swojej kolekcji. Takie modele, które mają cieszyć nasze oko, modele, które nie idą na wystawę, tutaj to bardzo mocno podkreślam. Także jeżeli interesuje Was modelarstwo, a dostaję bardzo dużo pytań w tej dziedzinie, to seria kolejnych filmów i prezentacji na moim kanale jest jak najbardziej dla Was. Jest to spełnienie mojej obietnicy z jesieni ubiegłego roku. Obiecałem wtedy, że gdy tylko zrobią się dni cieplejsze, dni, które owocują nam w światło słoneczne aż do godziny 20, bo doświetlenie z naszego stanowiska pracy jest bardzo ważne. Nawet ja dzisiaj kręcę stąd ten film, muszę się ratować światłem sztucznym. Także światło na naszym stanowisku pracy jest elementem numer jeden, żeby nikt sobie nie zepsuł wzroku, sklejając bardzo, bardzo malutkie elementy. Wszystko to, co będzie nam potrzebne do sklejenia modelu, co będę dokładnie sklejał, wszystko pokażę w następnej prezentacji, a już może zdradzę ułamek, że tak powiem, sekretu, może nie takiego sekretu. Także zdradzę, co będę sklejał. Będę sklejał Mercedesa drugiej generacji. Także tyle na dzień dzisiejszy wystarczy. Będzie to model dla bardziej zaawansowanych, także rzucę Waszą zazdrość na głęboką wodę. Ale to dobrze, bo zobaczycie, jak skleja się tak trudne elementy jak oś skrętną czy zawiasy do uchylenia kabiny. Jest to mankament chyba w każdym modelu. Poza tym jest to model, który zawiera wiele, wiele błędów. Jest to model firmy Italerii w skali 1.24 i zawiera bardzo dużo błędów. Pokażę Wam, jak te wszystkie błędy zniwelować, na co trzeba zwracać uwagę. Ogólnie co drugi model, właściwie każdy model, który jest produkowany w dzisiejszych czasach przez firmę Italerii, jest tak naprawdę zdupczony. No, niestety trzeba użyć odważnie tego słowa. Jest po prostu spierdolony. Trzeba dużo się nakombinować, żeby jakieś tam części do siebie dopasować. Jest dużo błędów i trzeba na to zważać. Wiadomo, że modelarze, którzy
profesjonalnie sklejał te modele, oni tam sobie według swoich projektów, według swoich planów, zasięgniętych, nie wiem, chyba od samego producenta, nie mam zielonego pojęcia, skoro oni biorą te wszystkie projekty, oni po prostu sklejają te modele profesjonalnie, ja natomiast, że tak powiem, niweluję po swojemu te wszystkie błędy producenta. Nieraz co innego mamy w pudełku, nieraz co innego każą przykleić, a w ogóle co innego wychodzi. Takie niestety bałwanki, takie kwiatki niestety wychodzą zawsze przy sklejaniu modelu jakiegokolwiek. W dzisiejszych, w następnych moich filmach pokażę właśnie model, jak sklejać w wersji pudełkowej bez tuningu. A kto wie, gdy się seria spodoba, gdy będzie wysoka oglądalność moich filmów, gdy będzie dużo wyświetleń, dużo łapek w górę, oczywiście słowa krytyki, czyli łapki w górę, w dół też będę przyjmował, ale nie róbcie mi tego. Dobra. W każdym bądź razie, gdy filmy będą się podobać, to pokażę kolejną serię filmów, może ze sklejania modelu amerykańskiego, już z tuningiem, już z malowaniem. Kto wie, wszystko zależy od Was, czy się filmy będą podobać, czy nie. No dobra, to tyle co wujek Bogu miałbym Wam do powiedzenia na dzień dzisiejszy. Jeden z białych kruków, Kenworth T600, którego było bardzo ciężko zdobyć, właściwie musiałem po niego pylać przez Polski, żeby go aż pylać. Kurier mi go przywiózł. Ale tak przenośnie. Przyszedł do mnie właściwie z drugiego końca Polski, także trzeba szukać po prostu na opcjach Allegro, aby wydobyć jakiegoś unikacika, coś takiego, kto nie ma nikt inny, tylko właśnie ty. Okej, dobra. To tyle. Zapraszam do kolejnej serii moich filmów. Pozdrawiam.